Drodzy bracia i siostry, w jedności wiary Chrystusowej. Myślę, że wypada zacząć nasze zamyślenie od tego, że prymat Bożego działania w życiu Szawła z Tarsu jest tutaj bezsprzeczny. Zwłaszcza mówimy to w kontekście również tego tygodnia nie tylko jedności chrześcijan, ale również i tygodnia biblijnego. Przywołane przed chwilą wydarzenie z Dziejów Apostolskich, które miało miejsce pod Damaszkiem, pozwala nam dostrzec trzy zasadnicze momenty. Pierwszy to dialog, do którego dochodzi pomiędzy zmartwychwstałym Panem a Szawłem z Tarsu, wykształconym w prawie ojczystym, gorliwie służącym Bogu jedynemu. Otóż te dwie postaci informują o swojej tożsamości. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Jestem Żydem wychowanym u stóp Gamaliela, prześladującym drogę. Jest to pierwszy krok do późniejszego zrozumienia. Drugi moment to nadzwyczajne nawrócenie, co sprawdza się do prostego pytania, co mam czynić, Panie? Znaczący jest kierunek wskazany przez Jezusa. Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą. A jednocześnie według świadectwa Szawła był prowadzony za rękę przez towarzyszy drogi. Po uzdrowieniu ze ślepoty przez Ananiasza usłyszał Bóg naszych ojców. Bardzo mocne zdanie. Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał sprawiedliwego Jezusa i Jego własny głos usłyszał. Ochrzcij się i obmyj swoich grzechów, wzywając Jego imienia. Dopiero po tym akcie można dostrzec trzeci moment wydarzenia. Otrzymanie misji wobec wszystkich ludzi, aby świadczył o sprawach, które sam widział i słyszał i tym samym stał się misjonarzem. Dlatego Pawłowa droga wiary stała się wzorem dla naszej drogi. Wiara bowiem nie jest aktem uwierzenia w jakąś formułę wiedzy czy systemu, ale wierzy się osobie, która jako jedyna jest godna tego, aby jej wierzono. Spotykając Jezusa bardzo osobiście, jak podkreśla katechizm Kościoła katolickiego, trzeba przylgnąć do Niego umysłem, wolą, sercem, ciałem i duszą, aby przyjąć Jego słowa i spełnić je życiem. Bo wiara chrześcijańska to nie tylko spotkanie i dialog, jak wiele w Ewangelii. Wspomnijmy chociażby dialogi faryzeuszów, Heroda czy Piłata, ale dla rozpoznania prawdy, czy do zablokowania się na prawdę, która przed nimi stała. To także posłuszeństwo wierze Bogu. Posłuszeństwo dla człowieka wierzącego nie oznacza rezygnacji z własnej wolności, ani też z należnych praw. Trzeba to zaznaczyć, zwłaszcza w czasach naszej konfrontacji wszelkiego rodzaju zakrętów wiary, wirusów wiary, proponującą drogę poza Chrystusem, poza Jego Kościołem i wbrew nauczaniu Jezusa. Dlatego trzeba widzieć posłuszeństwo wiary jako dar Ducha Świętego dla konkretnego człowieka i dla konkretnej wspólnoty. I o ten dar trzeba nam prosić. I my tego doświadczamy w kolejnym tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, że bez pomocy Ducha Świętego, jako sprawcy jedności, wszelkie nawet nasze dążenia były bezowocne. A dzisiaj usłyszeliśmy bardzo ważne zadanie, które wynika z wiary. Będziesz miłował Pana swego Boga,
a swego bliźniego jak siebie samego. Z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie płynie wezwanie, abyśmy i my czynili podobnie. Nie tyle się pytali, kto jest moim bliźnim, ale byli świadkami wiary wobec bliźniego poprzez czyny codzienności. Każdy bowiem przejaw braku owej codziennej solidarności jest przyczyną, by świat sam, będąc bezbożny, oskarżał Boga, który w Jezusie Chrystusie i w mocy Ducha Świętego jest miłosiernym Ojcem. Dlatego jesteśmy razem.